Pani Aniu, jesteśmy dzisiaj na premierze Torebek u Sabriny Pilewicz, czyli moje pytanie, czy jest Pani zakupoholiczką? W żadnym wypadku. Żadnych uzależnień, a od zakupów tym bardziej. Nie. Nigdy nie byłam i to jest coś, przed czym przestrzegam też moje córki. Po pierwsze, trzeba to jakoś robić z rozsądkiem, tylko wtedy, kiedy jest potrzebne. No chyba, że naprawdę jakiś mamy poważny kryzys i potrzebujemy czegoś, żeby sobie poprawić samopoczucie, ale to nigdy w moim przypadku nie były zakupy. A poza tym, jak się gromadzi rzeczy, to trzeba gdzieś je przechowywać. To generuje bałagan. To generuje potem nieporządek. Czyli rozumiem, jest Pani pedantką. Nie, bynajmniej. Właśnie dlatego, że nie jestem pedantką i trudno mi utrzymać porządek, staram się mieć stosunkowo mało przedmiotów i rzeczy. Tyle, ile jest potrzebne. No jak jest nadmiar, to wtedy prowadzi do takiego przesytu. Trzeba uważać na to.